Boniek bohaterem dnia w Italii. Na pierwszych stronach gazet zdjęcia zdobywcy dwóch bramek, które przyniosły Juventusowi najcenniejsze trofeum naszego kontynentu. Nawet największe dzienniki uległy magii futbolu i maestrii naszego piłkarza. Ogromne tytuły. La Repubblica. Gole Bońka rzuciły na kolana sławny Liverpool. Unita. Wielki Boniek poprowadził Juve do sukcesu. Corriere della Sera. Dwa gole Bońka. Super puchar dla Juventusu. W gazetach sportowych wywiady i pełne superlatywów opinii ekspertów. Jednogłośnie Zbigniew Boniek otrzymał najwyższą notę spośród 22 występujących zawodników. Dziewiątkę, co zdarza się tu bardzo rzadko. Platini wielkim reżyserem, pisze Corriere dello Sport, ale iście zabójczy dla Anglików był Boniek. A co sądzi o swoim występie nasz zawodnik? Posłuchajmy. Można powiedzieć w jakiś szczególny sposób uradowany, gdyż nie da się ukryć, że akurat mi udało się strzelić dwie bramki, to można powiedzieć jakiś taki dodatkowy sukces indywidualny. Po wyjściu z szatni, po tradycyjnej butelce szampana szybko udałem się do domu, gdyż żona niedawno dopiero wróciła po porodzie, także spoczywają na mnie obowiązki w tej chwili szczególne, gdyż muszę się też zająć trochę Tomkiem, także było co do roboty. Jeżeli chodzi o te wszystkie sytuacje związane z moim ewentualnym przejściem do Realu na Madryt, to muszę powiedzieć, że rzeczywiście kontrakt mi kończy się 30 czerwca i wiadomo o tym wszyscy, można powiedzieć, drużyn na zachodzie jest bardzo dużo i jeżeli chodzi o propozycje, to nie brakuje mi, ale wydaje mi się, że na razie za wcześnie mówić o jakichkolwiek propozycjach, gdyż na razie interesuje mnie, ażeby wraz z Juventusem nadrobić kilka straconych punktów w lidze, i przede wszystkim pomyśleć o pucharze klubowych mistrzów Europy.